Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak można obsługiwać sondy za pomocą smartfona i aplikacji VegaTools. Bardzo łatwo i szybko, bez użycia kabla i laptopa. Witaj, Jacob. Cieszę się z naszego spotkania. Cześć, Tom. Dziękuję za zaproszenie. Jako Product Manager odpowiedzialny za cyfrowe rozwiązania i usługi, pokażesz nam dzisiaj, w jaki sposób aplikacja VegaTools ułatwia uruchomienie i diagnostykę. Dokładnie. Obsługa sondy z użyciem smartfona lub tabletu jest dużo łatwiejsza, przede wszystkim w trudno dostępnych miejscach. Przykładowo, użytkownik nie musi już wchodzić na wysokie zbiorniki, żeby obsługiwać czujnik. Jest to bezpieczniejsze i z pewnością wygodniejsze, szczególnie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak wiatr czy deszcz. Zasięg tego systemu wynosi 50 metrów. Czy wszystkie czujniki Vega można obsługiwać tą aplikacją? Tak, przyjrzyjmy się możliwościom. Wszystkie przyrządy wyprodukowane od 2002 roku można wyposażyć dodatkowo w plik SCOM z komunikacją Bluetooth, o ile nie posiadają jeszcze zintegrowanej obsługi bezprzewodowej. Przejdźmy do szczegółów. Jakie funkcje posiada aplikacja VegaTools? Zacznijmy od uruchomienia. W przypadku całkiem klasycznego uruchomienia sondy z użyciem Pactware, najpierw musiałbym ją podłączyć do komputera za pomocą kabla i zainstalować odpowiedni sterownik. Przy zastosowaniu aplikacji VegaTools nie potrzebuję żadnych kabli, a sterowniki są już zainstalowane. Aplikacja pokazuje wszystkie sondy znajdujące się w otoczeniu. Po wybraniu danej sondy należy wpisać jej kod PIN. Dopiero potem dostęp do sondy staje się możliwy. Gdzie znajdę kod PIN przy pierwszym uruchomieniu? W przypadku sondy ze zintegrowaną komunikacją Bluetooth kod PIN jest podany na tabliczce znamionowej. Przy sondach wyposażonych w PLIXCOM najpierw trzeba odblokować system obsługi. W tym celu przechodzimy w menu do następujących opcji. Rozszerzona obsługa, uruchomienie, zablokowanie obsługi. Teraz zmieniamy fabryczny kod PIN na własny kod PIN i odblokujemy sondę z nowym kodem. Teraz mogę nawiązać połączenie z aplikacją VegaTools. W celu uruchomienia sondy w menu wybieramy opcję Uruchomienie i tutaj przykładowo możemy przeprowadzić kalibrację. Minimum, maksimum. Jeżeli wartość pomiarowa nie ma być wyrażona w metrach, lecz w litrach albo tonach, to wybieramy opcję skalowanie. Czy są jakieś ustawienia fabryczne, które ułatwiają użytkownikowi uruchomienie? Tak, w menu zastosowania można na przykład wybrać zbiornik magazynowy, zbiornik z mieszadłem, dozownik albo pomiar poziomu napełnienia. Tutaj na podstawie naszych doświadczeń określone są istotne parametry. Przykładowo, gdy poziom napełnienia zmienia się bardzo powoli, wtedy sonda ustawiona jest na mniejszą czułość. W przypadku pomiaru poziomu wody w rzece, gdzie tworzą się fale, krzywa echa jest już niejako wygładzona. Aplikację można także wykorzystać do przeprowadzenia symulacji, żeby na przykład zbadać, czy pompa jest włączona w zależności od wartości pomiarowej. To by było na tyle, jeśli chodzi o procedurę uruchomienia. Jakie mamy możliwości podczas codziennej pracy systemu? Jeśli masz połączenie z sondą, widzisz aktualne wartości pomiarowe i status czujnika. Do przeprowadzenia analizy możesz wyświetlić pamięć zdarzeń albo w przypadku sondy radarowej krzywą echa. Czy to już wszystko, co oferuje aplikacja? Nie, to nie wszystko. Podając numer seryjny, szybko znajdziesz ważne dokumenty, takie jak instrukcja obsługi, powiązane certyfikaty, informacje dotyczące oprogramowania i specyfikacje sondy. W zależności od miejsca zastosowania, sondy muszą być nieraz poddawane cyklicznej kontroli. Przykładowo przy Vega Swing w aplikacjach określonych przepisami WHG lub SIL. Czy w tym wypadku aplikacja również oferuje jakieś ułatwienia? Tutaj wsparciem jest wirtualny asystent, który pomaga w przeprowadzaniu cyklicznych testów według przepisów SIL i WHG. Na podstawie numeru seryjnego aplikacja przedstawia operatorowi instrukcje czynności kontrolnych krok po kroku. Cała procedura jest potem dokumentowana jako sprawozdanie z kontroli w formacie PDF.
A dla których systemów ta aplikacja jest dostępna? Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store oraz w Google Play Store. Także w sytuacji, gdy nie mamy do dyspozycji sondy, aplikację można przetestować z urządzeniami demo, tak aby zapoznać się z jej funkcjonalnością. Aplikacja Vega Tools umożliwia łatwą i komfortową obsługę sondy czymś, co większość z nas zawsze nosi przy sobie – smartfonem. Jacob, dziękuję Ci za szczegółowe informacje i do następnego razu.